Czwartek, 29 dzień września, Dominik Świtalski. Witam serdecznie. Zapraszam na raport. Zaczynamy dzisiaj od możliwości sprzedaży starego browaru. Jak donosi gazeta wyborcza, stary browar już wkrótce może zostać sprzedany spółce z Luksemburga. Jakie konsekwencje może ponieść za sobą taka transakcja? O tym m.in. nasz materiał. Zapraszam. Nie ma wątpliwości co do tego, że Stary Browar to niezwykłe centrum handlowe. Nie tylko handel, ale także kultura i biznes to dziedziny, z którymi kojarzony jest właśnie ten obiekt. Charakter taki staremu browarowi nadała Grażyna Kulczyk. Bez wątpienia to dzięki jej zamiłowaniu do kultury w Poznaniu odbyło się wiele właśnie takich wydarzeń w ostatnich latach. W centrum stworzono także galerię Art Stations. Czego jednak można się spodziewać po sprzedaży starego browaru? Na to pytanie oczywiście dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi. Nie wiadomo nawet dokładnie, kto tak naprawdę chce kupić to centrum handlowe. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zainteresowanie kupnem wyraziła spółka z Luksemburgu, która jednak należy do innej spółki z tego samego kraju. Ta druga zaś należy do jeszcze innej z Cypru, której dyrektorem jest bliski współpracownik Jana Kulczyka. Powiązania te mogą oczywiście być przypadkowe, choć nie da się ukryć, że raczej budzą podejrzenia. Domysły i spekulacje na temat losów starego browaru są różne. Jedni obawiają się zaniechania działalności kulturalnej i artystycznej przez nowego inwestora. Tora, inni mają nadzieję, że będzie im się lepiej współpracować z nowym właścicielem. W tej grupie są głównie najemcy lokali w Starym Browarze. Narzekają oni bowiem, że czynsz płacą w euro. Po ostatnim skoku tej waluty do góry względem złotówki wielu najemców straciło dziesiątki tysięcy złotych i nadal tracą. Parę miesięcy temu największy sklep RTV i AGD w Starym Browarze musiał się wynieść z wynajmowanego lokalu. Spekulacje te jednak są na razie tylko spekulacjami, a na informacje o tym, co faktycznie będzie się działo w przyszłości w Starym Browarze, Musimy po prostu poczekać. Nietypowa sesja zdjęciowa na stadionie miejskim dobiegła już końca. Jej efekty będzie można zobaczyć w najbliższym wydaniu magazynu Playboy. Przypomnijmy, 6 blondynek i 5 brunetek pozowało do zdjęć na terenie naszego piłkarskiego obiektu. Jedenastka Playboya dostępna jest już od jutra. W piątek bowiem wychodzi kolejny numer tego magazynu. Fotomodelki w Nagliżu zobaczyć będzie można m.in. na murawie, w szatniach czy na dachu stadionu. Teraz w raporcie powracamy do estakady katowickiej, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Jak już państwo wiecie, wiadukt ten jest w opłakanym stanie i w każdej chwili może zostać zamknięty. Coraz bardziej prawdopodobna zatem staje się wizja objazdów. Czy rataje są na to gotowe? Jeżeli domysły mieszkańców i niektórych urzędników dotyczące estakady katowickiej spełnią się, to rataje mogą stać się już niebawem zakorkowane, tak jak w tej chwili chociażby Aleja Niepodległości. Tyle tylko, że sytuacja taka na ratajach może potrwać nawet do 2014 roku. Prezydent Ryszard Grobelny powiedział dla Głosu Wielkopolskiego, że wtedy dopiero miasto znajdzie na ten cel pieniądze. Póki co w budżecie nie ma bowiem środków na renowację estakady katowickiej. Przypomnijmy, najpóźniej za około dwa tygodnie ma zostać ukończona raport orzekający o wytrzymałości wiaduktu. Jeżeli analizy nie będą dopuszczały wiaduktu w ogóle do użytku, to będzie musiał on zostać zamknięty. Mieszkańcy Rataj nie wyobrażają sobie takiej sytuacji trwającej przez trzy lata. Na pierwszą myśl do głowy przechodzi objazd ulicą Hetmańską bądź ulicą Antoniego Baraniaka. W tych obydwóch przypadkach trzeba się liczyć jednak ze sporymi korkami. Gdyby ewentualny objazd miał przebiegać ulicą arcybiskupa Baraniaka, to totalny paraliż panowałby na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Jan na Pawła II. W przypadku objazdu ulicą Hetmańską korki powstawałyby w okolicach ronda starołęka. Rataje nie są zatem przygotowane do takich objazdów. Możliwe też, że początkowo objazd będzie dotyczył tylko samochodów ciężarowych. Auta osobowe natomiast mogłyby poruszać się po estakadzie katowickiej. Wszystko zależy od analizy wytrzymałościowej wiaduktu, której wyniki znać będziemy najpóźniej za dwa tygodnie. Właśnie zakończył się pierwszy etap budowy połączenia rurociągu ściekowego pomiędzy prawym a lewym brzegiem warty. Ta skomplikowana inwestycja to drugie pod względem trudności tego typu zadanie realizowane na terenie Polski. Dwa 70 centymetrowe rurociągi są już umieszczone pod dnem warty. Przewiert tunelu odbywał się metodą bezwykopową. Cała operacja trwała aż 5 miesięcy, na szczęście nie utrudniając życia poznaniakom. Teraz Aquanet ułoży rury od warty aż do starołęki, gdzie rurociąg zostanie przyłączony do prawo Kolektora ściekowego. Po zakończeniu wszystkich prac, ścieki, także z lewego brzegu warty, trafiać będą do centralnej oczyszczalni ścieków. Prace mają przebiegać bezinwazyjnie dla mieszkańców Poznania. Łączny koszt tej inwestycji sięgnie 30 milionów złotych. Dzięki niej, już w przyszłym roku, do kanalizacji innymi podłączone zostaną niektóre budynki na Wildzie, Grunwaldzie czy Kotowia. Już za trzy tygodnie wielkie otwarcie długo wyczekiwanego obiektu, czyli oczywiście term maltańskich. Dziś znamy już ceny biletów wstępu do Aquaparku. Tanio nie będzie, ale biednie też nie. 19 zł za godzinę w części rekreacyjnej. Tyle kosztować będzie nas relaks w części, gdzie m.in. zobaczymy statek piracki, palmy, sauny, jacuzzi czy różnego rodzaju hydromasaże, a także zjeżdżalnie. Część sportowa, natomiast, będzie nieco tańsza. Do dyspozycji jest tam basen olimpijski o długości 50 metrów. Godzina jego użytkowania kosztować będzie nas 13 zł. To wszystko oczywiście cena biletów normalnych. Będzie można także zapłacić z góry za 3 godziny w części rekreacyjnej. Ta przyjemność kosztować ma 31 zł. Bądź za cały dzień w termach 47 zł. Dodatkowo, niestety, są płatne sauny. W przyszłym roku w budynku term pojawić ma się także fitness klub oraz kręgielnia. Ceny, jak na Poznań nie są wygórowane. Gdy jednak porównamy je do innych akwaparków, to już nie wypadają tak dobrze. Najbliżej mamy do akwaparku w Kozie Głowach. Tam godzina kosztuje 11 zł. Tyle samo bilet wstępu za godzinę kosztuje w leszczyńskim akwaparku. Baseny w stolicy Wielkopolskiej jednak od zawsze należały do najdroższych. Godzina na pływalni AWF kosztuje 15 zł, a na Chwałkowskiego 12. Są to oczywiście same baseny. Nowa trasa i być może nowy rekord frekwencji. Tak najprawdopodobniej będzie wyglądać 12 maraton poznański. Oczywiście trasa jest już ustalona. Kwestią jedyną do rozstrzygnięcia jest jedynie frekwencja uczestników. Na 17 dni przed startem już zgłosiło się 4200 osób. Jeżeli tempo zapisów nie zmaleje, to znów padnie rekord frekwencji. Przypomnijmy start 12 poznańskiego maratonu w niedzielę 16 października o godzinie 10 rano. I tą informacją kończymy dzisiejszy raport. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro jak zawsze, godzina 18.30. Miłego wieczoru.